Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hearts of Iron 4. Moi drodzy, kontynuujemy. Jeszcze raz kontynuujemy tego grania, jeszcze troszkę nam widzę, że zostanie, bo walczymy po prostu w jakichś pieprzonych wastelandach i lekko nie będzie. No cóż, trzeba napierdalać. Pokaż brązowych. Weź mi wydaleguj stąd raz, dwa, trzy, cztery dywizje. Weź tak. Spróbujcie drapnąć się do tego portu. Obok portu, tylko do portu. Czy jestem, co wam z tego wyjdzie? Czy cokolwiek? Weź czołg i te dwie, trzy dywizje. Aha, z jednego portu mogę do jednego miejsca, zapomniałem. Dobra, okej, lecimy. Mógłbym niby zbudować więcej tego, ale już pal 6. Borsuka załóżmy, z 51 roku, wojna jeszcze cały czas trwa. Nie wiem, mogę skrzydło lotnicze i dlaczego tu? Dobra, wy tu już chyba się nie przydacie. Mogę z kilka skrzydeł usunąć, zawsze mi to trochę manpowera wróci. Mogę jeden myśliwiec stąd usunąć. Wow. Was też mogę usunąć. Was myślę, że też. O, to wy latacie. To latajcie stamtąd. Jak tutaj wygląda sytuacja? Myśliwce chyba to oblatują. Chyba. Nie ten myśliwiec. A tutaj mamy już lotnisko? Jest jakiś. Wrzuć mi tu jednego myśliwca odrzutowego. Wystaw go tu. Z asem tylko jakimś. Brawo. I wrzuć mi tutaj... Closer? Dobra, niech będzie, że bliskie wsparcie. Jest jakiś as gotowy? Możesz być i ty. Dobra. Zobaczymy, co tam Amerykanie postanowią zarządzić. Czy to będzie cokolwiek mądrego. Dobra, dywizje już wpływają, idą do rozkazu. Wszystkich zapraszamy do tego rozkazu. Okej, coś tu chyba pobiliśmy. Chociaż nie jestem pewien. Zaraz się okaże. Niestety te dywizje są zmęczone i będą zmęczone. I to jeszcze przez długi, długi czas. Pozbądź się tych wszystkich rozkazów na razie. Dobra, tutaj widzę, że puszujemy elegancko. Niechaj będzie, że w ten sposób. Pozbądź się tego cholerstwa. Mamy atomówki. Pomyślałem sobie, że całkiem niegłupim pomysłem byłoby jebnąć kilka profilaktycznych. Parę ich miast. Oj, czołgu. To nie jest dobry pomysł. Tu czołgujeś do tego czołgu. Ty czołgujeś tędy. Ty czołgujeś tędy. Cóż tutaj są za jednostki? Jakieś piechociarze. O Jezus Maria, wy się cały czas bijecie na tej cieśninie pieprzone. Weź pierdolnij tu atomówkę. Dobrze. Poszło. W końcu cholerstwo. Więcej atomówek. Dobra. Teraz powinno być posprzątane. Moje czołgi się stąd widzę, że wycofały. Ty puszujesz. To i ty puszuj. Dobra. Tutaj widzę, że finiszujemy temat. Zamykaj to. Bardzo ładnie. Odcinajcie ich od czego się da. Klasa Niemen. O, nie będzie, że Wisła. Dobra, to są dwie pancerne. Jedna bije na Canberrę, a druga niech bije tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chłopaki. To jest morski desant? Nie. Nie, po prostu dupny teren, zapomniałem. Dobra, parę atomówek poleciało, to miło. Tędy i tu. To jest czołg? A, jest piechociarz. Idźcie tędy, to są piechociarze. Puszujcie tu. Wy możecie nawet... Tu i tu i tu i tu i tu załóżmy, dobra? Australia powinna za momencik upaść i to będzie też całkiem przyjemne zwycięstwo dla mnie. Zawsze to tam pozbawi wroga kilku sił. Jak wygląda Ameryka? Okej, okay, jakoś. Paratroopersi. Przybijcie tych troszkę. Dobra, są myśliwce. Więcej myśliwców potrzebujemy. Daj im asa. Dobra. Napierdalaj tutaj. W ten sposób walczycie. Ale już gra laguje, nie wiem czy widzicie. Jak to źle wygląda.
Dobra, chłopaki realizują plan powolutku. Mogę zbudować wam więcej portów? Mogę. Może infrastruktura tego nie obrobić już. Mhm. Quebec, Quebec, Labrador. Niechaj będzie. Jak ten desant brązowej armii przeżywa do tego? Napróbuj. Powinniście wypływać, chłopaki. Ok, kogoś pojechaliśmy, jego asa. Tu jest ciężko. Mhm. Australia? Australię pięknie pocięliśmy już na ładne fragmenty. Zapraszam tu. Zapraszam tu. I was tu. Sydney. Jest tędy domki do lat. Może tak? Coś jeszcze mogę badać. Dobra, wiecie co to... Nie ma już dla mnie większego znaczenia, ale niech będzie, że cokolwiek. Może i tak bardzo wam na tym zależy, bo mi na przykład nie za specjalnie. Mordeczko, puszuj tutaj. Dobra, to leży. Zapraszam do Melbourne. Zastanawiam się, czy jak to zdobędę, to już będę miał wystarczającą ilość punktów zwycięstwa, żebyście skapitulowali. Zostaje wam tylko ta Adelaida. O, pięknie. Tasmania wam tylko została, ale to już nie jest problem. Bo... Panowie, przygotowujecie się w tym momencie do desantu morskiego, stąd... Tu? Co, budujemy im wtedy port? Nie, 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 może nie. Stąd... Tu. Dobra, fajnie. Flota. Ło, halo. Dobra, czekajcie. Dobra, Arsenal już upadła. To jest duży plus, słuchajcie. Naprawdę to jest ogromne zwycięstwo. Wycofaj i teraz tak, flota z tąd. Na Seek and Destroy, może Tasmana, koralowe, nie będzie, że Salomona. W porządku. Samoloty, tu. Daj mi jakiegoś strategicznego tutaj malutkiego. Gdzie są bombowce odrzutowe? Tutaj. Wystaw go i na Nową Zelandię. Chłopaki na morze Tasmana. Dobra. Na Nowej Zelandii będziesz... Co będziesz robił? Będziesz bombardował wszystko. Niech będzie, tak? Jezus Maria, tę wojnę sam wygrałem. O, widzę, że armia się posypała. Niestety trochę można było się tego spodziewać, no ale cóż. Wciel was tutaj. W takim razie i usuń ten rozkaz już. Trzeba to, że tak powiem, zrobić konwencjonalnie, wygląda na to. Jak to wygląda z budową infrastruktury i całej reszty? Jakoś. Lotnisko? Jakoś. Port? Coś się robi. Mhm, tu przepuszowujemy. Przy pomocy czołgów. O, tu jest ciężko. Raz tu, panowie. Mhm. Proszę do ataku. Wszystkie do puszowania. Musicie to odciąć, te armii kanału. Dobra, widzę, że macie tutaj trochę bombowców, mimo wszystko. Dobra, konwoje topimy. Dobra, słuchajcie, kolejny, kurde, jakiś tam partycypant w tej wojnie leży jednak mimo wszystko. Traktuję jako niemały sukces w moim odczuciu. Co wy robicie? Czy nie mieliście czasami... Fajnie, że przechodzicie na prawy. O, zatopiliście ich okręt. Ale musicie przygotować inwazję morską i mało mnie to obchodzi. Zastanawiam się, czy nie będę robił jeszcze drugiego ataku. 5 atomówek mamy. Ottawa chyba już szansa do mnie dostała, nie? No weź pierdolni tu. Fajnie. Patrzcie, jak można atomówek ładnie używać do puszowania. Więcej myśliwców i jakiś closer. Dobra. Tu.
Ale Boże, jak już gra mi laguje, słuchajcie. To jest aż niesamowite. Dobra, więcej samolotów potrzebujemy. Dobra. Wygląda to, że to skrzydełko całe zostało przejęte już przez nas. Czy tu można budować porty i tak dalej? Potrzebujemy więcej logistyki. Baza morska tutaj. Dobrze. Potrzebujemy cały czas więcej zasobów. Więcej. To raz, że zasobów, dwa zaopatrzenia. O, tak. Wygląda to, że tu dajemy radę. Tu zaczyna być ciężko. A co staje się tu bottleneckiem? Opalna infrastruktura tutaj, w tej prowincji. O, widzicie? Mówiłem, że można jakoś taktycznie używać tych atomówek. Jak będzie trzeba, to tak to zrobię. Żebyście nie myśleli sobie. Nie wiem czemu, w jakiś dziwny sposób cholernie mi się to podoba. Dobra, słuchajcie. Dobra. W ten sposób. Dobra, porty niech się tam robią. Które skrzydło jest bez zadań? Closer tutaj. Ze wsparciem. Są pookopywani, ale to nic nie szkodzi. Zaraz to będzie moje. Logistyka. O, to jest ta prowincja cała. A ulepszona artyleria przeciwpancerna. No teraz to już mi się uda. Teraz to ich mam. Kurde, czołgi mi się tu przydały jakieś. Posiadasz czołgi? Ty posiadasz czołgi. Czemu wszystkie twoje dywizje nie są tutaj? Gdzie ty jeszcze masz dywizję? Więc jak ja nie lubię, że te armie czasami tak głupio, kurde, działają. Idźcie tutaj do portu. Jak proszę, ładnie. Teraz tutaj. A teraz tego dżentelmena zapraszam do przerzucenia się tu. O. Potem pomyślimy, co dalej. Nacieramy. Ciasno. Wstrzymajcie się z tym atakiem. Tam? Aha, tak. Może w ten sposób? O, jakaś kolejna baza morska powstaje, fajnie. Iść tędy. Niestety bazy morskie dla samolotów też wymagają zaopatrzenia. To jest zawsze jakiś minusik mały całej sytuacji. Dobra, kolejne jednostki przyszły. No i lekkimi czołgami puszyły. To nie jest niemożliwe do pokonania, słuchajcie. Dobra, Rosjanie przyjechali swoimi czołgami. Jest. Ach, ta logistyka, co? Zapraszam do puszowania. Jakoś nie wygląda, jakbyście mieli... Dobra, nie będę nic już kontynuował tego dialogu samego ze sobą. Dobra. Powiedział let's player. Dobra. Jak dominacja powietrzna jest moja, a okrętów też ich nie widzę za bardzo. Trzeba się dropnąć koło Nowej Zelandii i, tak powiem, założenia znacie. Nie muszę wam ich tłumaczyć chyba. Sporo tych samolotów mamy w rezerwach, to prawda. Dobra, to jest ten czas. 4 miliony ludzi. Kolejnym etapem, który powinienem w końcu zrobić do chuja pana, zrobić sensowne dywizje Marines, całą armię,
Że będzie się robić nie wiem gdzie. Na przykład tu. Dobrze. Go. Miło, panowie. Tu jak ten atak? O, puszuj dalej. Za ciosem. Jak dojdziemy do tego portu, mamy kolejny punkt zaopatrzeniowy. Dobra, jednostki są już na pozycjach. Zmechanizowana. Jeźdź na Ottawę. Nic tak dobrze nie puszuje jak serdeczne czołgi. Gdzie jest reszta twojej armii, kumplu? A, już leci. W końcu. Tutaj jeszcze inwazja mnie interesuje. Za ile będzie? Jeszcze parę dni. Dobra, przyspieszmy sobie do tego momentu czas. Ulepszona pelotkowa artyleria. Bardzo dobrze. No bez tego to nie wiem, czy bym sobie poradził jakkolwiek. Tutaj pływają jakieś ich uboty i to jest trochę problemem. Boję się, że mi przytrącą to. Weź tu zajeb troszeczkę samolotów morskich. Bombowiec morski, załóżmy. Raz, dwa, trzy, tu. W ten sposób. Może coś tu potopicie zaraz. Bo mi się wydaje, że tu trochę łodzi podwodnych pływa. A was... Eskorta konwojów. Od teraz. O tak robicie. Coś tam się sabotuje. To jest najmniejszy nasz problem obecnie, zaufajcie mi. No przemykł tutaj. No te pancerne dywizje no już są fajne w puszowaniu, nie? To musicie przyznać. Z piechotą troszeczkę pomożemy. Aż tutaj. Wow. To mogę mieć problem z Quebeciem. Ha, nie, zapomniałem. Zaraz tam puścimy atomówkę. To będzie brudna wojna. Opór brudny. Dobra, jesteśmy dopiero na wszyscy dorośli, więc spoko. Znaczy, to brzmi nie tak spoko. Ale... Okej, dobra, zwolnimy tempo, bo teraz będzie trzeba kilka rozkazów wykonać. Ile masz dywizji, kumplu? 5, okej. Dobra, myślę, że mam jakąś szansę z tobą. Żeby zamknąć już tematykę twoją. Gdzie ten port? Dzień dobry. Motorized, zapraszam tu. Do ataku. A ty i ty. Zapraszam tu. Do ataku. Bocium panowie. Odważny świat należy, brawo, brawo. Dobra, to my wracamy tutaj. Coś mi mówi, że Nowa Zelandia nawet nie ma żadnej dywizji u siebie jednak. Tylko przypuszczam, że polegają na dywizjach, które gdzieś tam już wypuścili gdzieś w świat. Infrastruktura bardzo się przyda. Bo poruszamy się tu wolno jak dupy. Wygląda zaopatrzenie. Słuchajcie, no. Jest ciężko, ale nie jest to niemożliwe. Jakby bardziej to ja dostaję po łbie od pogody niż od... Czołg tutaj puszuje coś. To pomóż. Teraz, w ten sposób. No a atomóweczka to zawsze jest dobre do puszowania, słuchajcie. Mamy już tu pełne lotnisko, więc fajnie. Mamy kilka baz morskich. Chyba tam z zaopatrzeniem już problemu nie ma. Chinese się poobstawiały wszędzie. Dobrze, niech się przydadzą do czegoś. Szkoda, że komputer nie umie tych dropów robić dobrze. To jest strasznie kiepskie. Dobra, tu moje dywizje puszują. A czy macie co braki zaopatrzeniu? Trochę. Teraz się zdobędzie parę portów i będzie po wszystkim. Z was możemy uznać za zamknięty temat. O dobra, wygląda to, że flota wasza też się zaraz skończy. No i co, idzie potem push. Myślę, czy nie zrobić ZSRR jakiegoś pushy, czy stąd tutaj. Jakiś naval invasion do Alaski, z drugiej strony spróbować otworzyć front.
No to jest taki trochę stalemate w tym miejscu. Ile macie jeszcze dywizji? Tak z ciekawości. W chuj. Dobra. Nowy as w talii. No nie spodziewałem się. Jesteście agresywni. Może też zacznijcie być. Tutaj prowadzicie na karcie. No widzicie? Od razu idzie przepchać. Mhm. Tam się bijemy, widzę. Aha, i dostaliśmy w łeb. O, brawo. Dobra. Słuchajcie, coś się zaczyna dziać. Nie jest jeszcze jakoś super, ale... Coś się dzieje. O, front wam się skończył? Zapraszam tu. I tam. Go. Kolejny sojusznik wam zaraz upadnie, Amerykanie. Zostaje jeszcze w takim razie... Ruscy, czy poradziliście sobie w końcu tutaj? Nie. To zostaną jeszcze dywizje... No, meksykańskie, brazylijskie, jakieś takie popierdółki, nie? Jakiś easy kill mi zginął. Czołgów nie chcą mi tam wysłać. Jestem bardzo zły z tego powodu. O! Brawo! Dobra, brązowe jednostki widzę, że zaczynają uzupełniać linię. Niestety póki co na kiepskim zaopatrzeniu. Halo, tory. Jak się budujecie? No, coś się robi, słuchajcie. W Labradorze już są prawie na 10 poziomie zaopatrzenie. No, kurde, daje radę. Tu jest trochę ciężej, bo źle dociera, bo mamy niską infrastrukturę. Ale jeżeli się uda ją rozbudować zaraz i od strony Kanady zbudujemy sobie, że tak powiem, taki powiedziałbym most zaopatrzeniowy, to może to nawet wyjść. Nie, kumplu, tędy. A, tędy nie możesz atakować. Okej, bo to jest jakieś jeziorko, spoko. Klasa Wisła, w porządku. Klasa Żuk, niechaj będzie. Spocznijcie na tarcie. Tylko jedna atomówka mi została, słuchajcie. Nowa Zelandia skapitulowała przy okazji. A my mamy Quebec, który jest bardzo ważnym portem w tym regionie. To niestety pewnie jest trochę zniszczony. No, zaraz się dowiemy. Jak bardzo dostaliście po piździe? St. Lawrence, to wy. Dobra, to potrzebuję tylko to rozbudować. Co to jest North Island? Nie wiem. Dobra, reszta mnie nie interesuje w takim razie. Musicie utrzymać tę pozycję. Te pozycje. O, i brązowe jednostki od razu się mogły tu pojawić, bo dostaliśmy duży port w tym miejscu. Sensowną bazę zaopatrzeniową w tej lokacji. Znaczy powiedzmy, to jest duże słowo. Byłoby ich tu przepychać. Fajnie byłoby ten Montreal zdobyć. No i im szerzej, że tak powiem, rozciągniemy tę linię, tym więcej będziemy w stanie faktycznie upchać tego wojska. Dobra, Nowa Zelandia leży i kwiczy. Generalnie. Gdzie tu jest jakiś port? Zapraszam tu wszystkie jednostki. Będziecie przygotowywali plan morski. Mogę desantować się z portu sojusznika. Stąd. Kurwa, macie tu jakiś port? Dobra, tu. Nie będzie. Łodzie podwodne. Sięgnę w ogóle tymi łodziami podwodnymi, czy będę musiał jakieś podzielić te skrzydła? Nie wykluczam, że będę musiał podzielić. Zobaczmy. Startujecie z tej prowincji od teraz. Skorta konwojów. Raz, dwa, trzy. Jeszcze czegoś będzie potrzeba. Weź... 40 łodzi.
select. Wy macie, nie wiem. W ten sposób może? Zróbmy wam jakiegoś dowódcę. W porządku. Powinno być dobrze. O, co? Ciekawe. Myślałem, że już wcześniej skapitulowaliście, ale okej. Naprawdę strasznie chcę w nich rzucić kolejną atomówkę. Za 40 dni będzie kolejna w gruncie rzeczy, więc może nie powinienem się aż tak przejmować. Czy ta armia wykonała swój rozkaz? No proszę. Realizować. Jest Roman, jest Wincenty. Dobra. To nic nie mogę zrobić. O, czołgi widzę, że zostały. Brawo. Dobra, jednostki już podchodzą do natarć. Niestety są dosyć mocno poumacniani moi oponenci. Gdybyś tam pojechał? Co się stanie? Jeżeli przetnę ich linię, rozciągnę ich linię. O, to jakieś umocnienia mają. Wow, serio? A jaki był ich sens? Może to niby granica z Kanadą, tak? Głupie to trochę, ale okej. Dobra, moje czołgi są. Oni średnimi czołgami też walczą. Jest dosyć rozsądny z ich strony. Zupełnie szczerze. O nie, o nie, 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 nie. Odcięli mnie, dziadygi. I potem tam. Jestem atakowany. Więcej wojska tu potrzebujemy. No, sprawnie to zrobili. To im trzeba przyznać. Wow! Amerykanie tu pływali swoją flotą? Tak mnie coś naszło. Pokaż moją główną flotę, tak zwaną. Czyli na przykład ciebie. Weź jej połowę na przykład. Stwórz no, może tak, połowa. Daj dowódcę jakiegoś. Dajmy ci Seek and Destroy. Na przykład, nie wiem. Tu. I może tu. Nie, o, halo. Wy mieliście chyba inny rozkaz, nie? Ale wy macie swój rozkaz. Dobra. Jest nowy as w talii, dobrze. I tam spróbujcie spuszować. Muszę te jednostki pokryć dalej linię. Może uda się odciąć chociaż jakiś obszar. Jakoś trochę ich osłabić dzięki temu. Dobra, widzę, że puszujecie. Mówię, im szybciej otworzymy jakieś szersze fronty, tym jakby większą mamy szansę na osiągnięcie czegokolwiek, na przykład. Którędy macie puszować? Tamtędy. Więcej wojska musi się tu pojawić. O, już wszystkie dywizje weszły do gry. Jaką wy jesteście armią czerwoną? Fajnie. Linia frontu. Go. Do natarcia. O, tu. W porządku, generała dostajecie Leszka. Zapraszam na ten teatr. Do realizacji przystąp. Słuchajcie, no coś puszujemy. Ruscy widzę, że mi uzupełniają trochę linię. Nie powiem, bardzo przydatna rzecz. Spróbuj się przenieść tutaj, chłopaku. Dobra. Czy cały czas walczymy nad wschodnią? Cały czas walczymy nad wschodnią. Okej. Okay. Zaczyna to wyglądać dobrze. Kurde, moje dywizje, patrzcie, nagle są wszystkie wyposażone, zaopatrzone. Tylko wystarczyło zbudować logistykę, nie? Strasznie fajne, strasznie wdzięczne, że jakby to pokazuje, że naprawdę jakby... Jeżeli dba się o takie elementy, no to te wojsko jest wyposażone i walczyć potrafi. Kurwa, ile wy tu macie pierdolonych dywizji? Aż jebne tu atomówko ze szczęścia. Wstrzymaj się, mordeczko. Teraz dopiero puszę. Wstrzymują trochę moje natarcia. Nie powiem. Fuck, ile mam tu wojska. Pojebani są, zobaczcie. Napierdalają wszędzie te moje samoloty, bombowce. Wszystko, co się tylko kurde da, co fabryka dała.
A to mu wylecą jedna za drugą. Sparci są. O, zatopili mi jakieś wojsko. Ze dwa czołgi pewnie zatopili. Miałem tego więcej chyba. Może w tej bitwie, wiecie co było? No, zdecydowanie w tej bitwie. No. Oj, zdecydowanie w tej bitwie. Wiemy cokolwiek tutaj o tym? Nie za bardzo. Ale te regiony są już moje, powiedzmy. To nie jest tak, że tu jedna z flot powinna pływać czasami? Aha, to wy? A wy? Pokaż tych z Morza Ochockiego. Aha, reperujecie się. W porządku. Manulujecie i wracacie do rozkazu. Ataki same się nie przeprowadzę, słuchajcie. Zrobię wariant samobieżny na przykład. Tego się możesz pozbyć i wróćmy. Ciasno. Ciasno i ciężko się zrobiło bardzo. Jesteśmy atakowani naprawdę na wielu kierunkach. Całe szczęście widzę, że wrogowie, w sensie sojusznicy cokolwiek wysłali. Jakby było z puszem na Montreal? Ciężko. Puszem jakimś tutaj? Ciężko. Kurde, kopali się ci Amerykanie. Nie są tacy słabi. Zresztą, no dobra, ale też jestem w dosyć ciasnej pozycji, więc powiedzmy, że ciężko jest pomyśleć o czymś konkretniejszym tutaj, jeżeli mówimy o jakimś puszu, nawet sprawnym. Nawet patrzcie w ten sposób. Nawet nie mam atomówki, żeby przepchać to. Co to za czasy, za? Że mówię, że potrzebuję atomówki, żeby przepychać ataki. Ale czemu nie chcą ze mną walczyć? Jestem pojebany. Na kurwie atomówką lewo i prawo. Ile już istnień musiałem zniszczyć takimi działaniami. I oni dalej chcą ze mną walczyć. To jest chore. Opór chore, słuchajcie. O, przypuszczujemy w Montreal. Dobra, to jest ważne miasto. Strasznie się tu wojna stała, taka po prostu pasywna, stateczna. Halo, tutaj puszować. No i dupa, straciliśmy to. A byliśmy blisko. O, jakaś prowincja będzie nasza zaraz. Tutaj też widzę, że coś puszujemy. No, z ruskimi wraz. Jakaś tam ta realizacja pewnie następuje. Nie za najlepsza, ale zawsze. Spróbuję wspomóc. Ciasno. Ciasno w luj. Opóźnienie, zmasowane ostrzał artylerii, bla bla bla. Dobra, moi drodzy, to jest dobre, żebyśmy się na dzisiaj zakończyli, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No co, mam nadzieję, że się podobało. Kurde, robimy jakiś przyczółek w ich przygotowaniach. No i co, będziemy próbowali walczyć dalej, zdobywać Amerykę z drugiej strony. Bo co innego nam pozostało. Ja bym na sobie wy. To był Hearts of Iron 4, my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.